Cześć wszystkim, z tej strony Darek Wojs z Kali Athletics i ten odcinek jest przygotowany z myślą o osobach, które mają problem z rozbudową klatki piersiowej, zwłaszcza w kalistenice. Zaprezentuję Wam dzisiaj 5 według mnie najbardziej efektywnych ćwiczeń do rozbudowy Waszej klatki piersiowej. Oprócz tego zaprezentuję Wam kilka tipów i zmian w technice, które pozwolą Wam właśnie w dużo lepszy sposób zaangażować tą klatkę. I oprócz tego jeszcze porozmawiamy sobie o objętości, czyli po prostu o powtórzeniach i liczbie serii, jaką powinniście wykonywać, tak aby ten trening był efektywny. Także jeżeli zależy Wam na efektach, oglądnijcie ten film do samego końca, 10-15 minut, a może on naprawdę odmienić Wasze treningi. Także zapraszam do oglądnięcia i zaczynamy. Ok, a więc zaczniemy sobie od jednego z najbardziej popularnych ćwiczeń, czyli pompek na poręczach, tak zwanych dipów, ale tutaj właśnie uwzględnimy sobie małą zmianę w technice, która pozwoli nam na uzyskanie większego zakresu ruchu, poprzez co również większego zaangażowania naszej klatki piersiowej. To, o czym powinniśmy pamiętać na samym początku i to chciałbym zaznaczyć, to, że nie powinny tej techniki wykonywać osoby początkujące, które nie są w stanie jeszcze w pełni kontrolować każdego powtórzenia, dlatego że może być to po prostu nieco bardziej ryzykowne i również osoby, które chcą wykorzystywać dipy z dodatkowym obciążeniem. Tutaj polecałbym standardową metodę, czyli z lekką protrakcją, gdzie troszeczkę bardziej będziemy angażować nasz triceps. Także teraz przechodzimy sobie do prezentacji tego ćwiczenia i pokazuję Wam dwie metody. Pierwsza metoda, czyli klasyczna, którą widzimy najczęściej, lekka protrakcja barków, wychylenie do przodu i wykonujemy sobie powtórzenia. Oczywiście ta odmiana również angażuje klatkę piersiową, natomiast my chcemy tutaj się skupić na jeszcze większej aktywacji, w związku z czym już ta sama pozycja startowa się zmienia. Zamiast lekkiej, zamkniętej pozycji staramy się otworzyć naszą klatkę, czyli złączyć łopatki do siebie, wypchnąć ją do przodu i dopiero teraz schodzimy powoli do dołu, kontrolując ruch. I idziemy do góry. Jeżeli chodzi o zakres ruchu, tutaj jest to uwarunkowane oczywiście mobilnością danej osoby w obręczy barkowej i powinniśmy pamiętać o tym, że schodzimy tylko do tego momentu, w którym czujemy się komfortowo. Jak widzicie, ja jestem w stanie zejść głęboko, ale nie będzie to oczywiście możliwe dla wszystkich osób. Niektóre osoby mogą czuć dyskomfort i to po prostu oznacza, że nie powinniśmy schodzić aż tak nisko. Z czasem ten zakres ruchu również się zwiększy. Czyli jeszcze raz prezentacja pełnej formy tego ćwiczenia. Ok, przechodzimy sobie teraz do drugiego ćwiczenia, jakie są głębokie pompki na ringach. Jak pewnie wiecie, głębokie pompki możemy wykonywać również na książkach, na paraletkach lub jakichkolwiek przedmiotach, które pozwalają nam zejść nieco niżej. Natomiast zasadnicza różnica, dlaczego pompki na ringach są lepsze, to przede wszystkim to, że na samym końcu tego ruchu możemy w pełni dopiąć naszą klatkę piersiową, czyli wykonać ruch, który jest bardzo podobny do rozpiętek na bramie, w związku z czym w pełni mamy tutaj napięcie naszej klatki piersiowej. Oprócz tego pracujemy również nad stabilizacją, dlatego warto uwzględnić te pompki w Waszym treningu. Czyli teraz tak, jeżeli chodzi o technikę wykonania tego ćwiczenia, schodzimy, rotujemy nasze dłonie w ten sposób, schodzimy ile jesteśmy w stanie do dołu, idąc do góry, ściągamy ringi do siebie, tutaj mamy pełne napięcie naszej klatki piersiowej, opuszczamy do dołu i góra. Częstym błędem w tym ćwiczeniu są łokcie, które uciekają nam za bardzo do zewnątrz, w związku z czym obciążamy zbyt mocno nasze rotatory barków, dlatego powinniśmy pamiętać o tym, aby wykonywać to ćwiczenie właśnie w takiej formie, jak Wam pokazuję. Błąd polega na tym, że łokcie uciekają w ten sposób. Staramy się utrzymywać je nieco bliżej ciała. Ok, trzecim ćwiczeniem na mojej liście są pompki z nogami na podwyższenie. To ćwiczenie pozwoli Wam w nieco większym stopniu zaangażować Waszą górną część klatki piersiowej, natomiast oczywiście będzie pracować cała klatka, tricepsy, jak i przednie aktony naszych barków. I teraz tak,
polecałbym tą pompkę wykonywać na podwyższeniu, dlatego że wykonując ją z dłońmi na ziemi, ograniczamy sobie nieco nasz zakres ruchu właśnie z naszą głową. W związku z czym polecam paraletki lub jakiekolwiek podwyższenia. Możecie również używać na przykład książek. Ustawiacie sobie je równolegle i teraz możemy wykonywać to ćwiczenie w pełnym zakresie ruchu. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie również zmieniać sobie tutaj chwyt, czyli możecie wykonywać te pompki wąsko, nieco szerzej, w chwycie diamentowym, możecie również wykonywać archery. Możliwości jest dużo, chodzi o samą zasadę podwyższenia naszych nóg. Czwartym bardzo fajnym sposobem na rozbudowę naszej klatki piersiowej są pompki z rękami na podwyższeniu, natomiast z dodatkową rotacją na samym końcu ruchu. Ja, wykonując wszelkiego rodzaju pompki czy też dipy, staram się właśnie na samym końcu jakby jak najbardziej zamknąć moją klatkę piersiową, czyli ściągnąć przedramiona do siebie. Mimo że nie było to prawdopodobnie widoczne w poprzednich ćwiczeniach, tutaj zdecydowanie będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. W związku z tym wykonujemy sobie pompki z rękami na podwyższeniu, najlepiej właśnie na takiej sztandze, dzięki czemu możemy w łatwy sposób dostosowywać trudność tego ćwiczenia poprzez wysokość sztangi. I teraz chodzi o to, aby schodząc tutaj do dołu, podczas wychodzenia zrotować się i w pełni tutaj dopiąć naszą klatkę piersiową. I jeszcze jedną bardzo ważną kwestią jest to, że wychodząc do góry, staramy się, aby ta ręka tylko nas podpierała, a na tą rękę przekładamy cały nasz ciężar ciała. Jeżeli skupicie się właśnie na tym czuciu mięśniowym, postaracie się jak najbardziej dopiąć naszą klatkę, możecie również uwzględnić sekundową pauzę u góry. Na pewno po kilku powtórzeniach będziecie czuć klatkę, dlatego polecam przetestować to ćwiczenie. Oprócz samego doboru ćwiczeń, objętości treningowej, bardzo fajną metodą, która gdzieś tam może wydawać się takim old schoolem kulturystycznym, jest czucie mięśniowe, czyli po prostu wykonując dane ćwiczenia skupiamy się bardzo mocno na tym, aby w pełni zaangażować naszą klatkę piersiową. I oczywiście ta metoda będzie trudna dla osób początkujących, bo one jeszcze nie czują tak dobrze swojego ciała, ale jeżeli jesteście gdzieś tam na poziomie średnio zaawansowanym, to poprzez samo właśnie myślenie o tym, że nasza klatka ma być bardziej zaangażowana i poprzez dopinanie jej w każdym powtórzeniu, jesteśmy w stanie zwiększyć aktywność właśnie tych włókien mięśniowych, dlatego to jest taki krótki tip, który na pewno gdzieś tam Wam się przyda i pamiętajcie o tym, bo to często gdzieś tam nam ucieka, mimo że pamiętamy przed treningiem, już w trakcie wykonywania którejś serii o tym po prostu zapominamy. Ok, przechodzimy do ostatniego ćwiczenia, jakim są pompki diamentowe. Ćwiczenie dla wszystkich dobrze znane, oczywiście zaangażuje w bardzo dużym stopniu również nasze tricepsy, przednie aktony barków. Natomiast dla mnie osobiście jest to jedno z fajniejszych ćwiczeń, gdzie podczas właśnie tej fazy koncentrycznej, już na samym końcu, staram się jak najbardziej dopiąć tą klatkę piersiową. Czasami nawet uwzględniam krótką pauzę u góry i po prostu bardzo dobrze czuję to ćwiczenie, dlatego je również polecam. Pozycja dłoni to tak zwany diament. W taki sposób ustawiamy nasze dłonie. Jeżeli to będzie dla Was niekomfortowe, możecie po prostu trzymać je neutralnie, ale blisko siebie. Jak widzieliście w poprzednich ćwiczeniach, wykonywałem fazę opuszczania bardzo powoli. Tak w diamentowych pompkach, one są zawsze gdzieś tam u mnie na końcu treningu. Pozwalam sobie wykonywać je nieco szybciej i skupić się po prostu na tym dobrym czuciu mięśniowym. W związku z czym przechodzimy do prezentacji ostatniego ćwiczenia. Ok, znamy już wszystkie ćwiczenia, dlatego powiemy sobie teraz o tym, ile serii, ile powtórzeń wykonywać, bo wiem, że to jest jedno z najczęściej zadawanych pytań. Natomiast oczywiście jest to uwarunkowane wybranym programowaniem treningowym, w związku z czym w niektórych fazach Waszego treningu powinno się to różnić. Natomiast jeżeli miałbym dać takie ogólne rekomendacje, polecałbym zacząć sobie na przykład od 16 serii na klatkę piersiową w skali tygodnia.
Czyli nie oczywiście podczas jednej jednostki treningowej, tylko liczymy sobie niezależnie od tego, czy trenujecie full body workout, czy splitem w skali tygodnia. Tą objętość możecie stopniowo zwiększać z programu na program, czyli już na przykład w drugim programie treningowym może być to 18 lub 20 serii. Polecałbym dojść do około 22, maksymalnie 25, nie szedłbym ponad to. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę powtórzeń, tutaj staramy się pracować na submaksymalnych powtórzeniach, czyli nie lecimy do odciny na każdym treningu, nie na 100%, tylko powiedzmy 80-90%, to również będzie uwarunkowane tutaj naszą fazą programowania treningowego, z wyłączeniem pierwszego ćwiczenia, czyli dipów z wersją uwzględniającą retrakcję naszej łopatki. Tutaj staramy się tak około 70-75%. No i co? I tyle. Tak to wygląda. Tak, żeby Wam to trochę bardziej uzmysłowić, właśnie tutaj gdzieś wyskoczy taka przykładowa rutyna uwzględniająca te ćwiczenia. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani takim kompletnym programem treningowym, sprawdzajcie moją stronę internetową kaliathletics.pl. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani prowadzeniem online, współpracą jeden na jeden, możecie śmiało kontaktować się ze mną poprzez e-mail, który gdzieś tutaj wyskoczy, no i tam już sobie zrobimy wywiad, formularz i te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do stworzenia programu, który jest indywidualnie dopasowany do Waszych potrzeb. A ja tymczasem kończę ten odcinek, czekam na Wasze komentarze, bardzo lubię czytać, zwłaszcza te konstruktywne. No i co, tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia.